Siemanko koldziska, a z tej stanu Metsu i witam was w przebudowie ŁKS Łódź. I już na sam start zaznaczam, nie będzie to trwało tak długo jak na przykład odbudowa Lecha Poznań, bo postanowiłem, że nie każdym klubem mam ochotę tak długo grać, aż wszystko uda mi się wygrać, ponieważ na dłuższą metę to po prostu jest nudne. Czasem jednym klubem warto zdobyć mistrzostwo, bo ma taki potencjał, drugim nawet wygrać coś w europejskich pucharach, bo ma takie możliwości, a trzecim po prostu zająć miejsce w środku tabeli. Żeby była różnorodność, jeśli w każdej karierze miałbym dążyć do tego, że uda mi się wygrać wszystko, to po dłuższym czasie okazałoby się to nudne, a chcę, żeby w tej serii było trochę rozmaicenia, więc zagramy jeden sezon eks Łódź i mam nadzieję, że nie skończymy na samym dnie, tak jak we wszystkich innych karierach, które widziałem na moim kanale, gdzie zawsze nieważne co się działo, LKS był ostatni. Tutaj chcemy zająć miejsce powyżej 13. Taki mamy cel, oby udało się go zrealizować. Oczywiście jeśli materiał Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę dla zasięgu. Nasz budżet lekko ponad 2 miliony. Nie jest to dużo, ale musimy sobie jakoś poradzić. Podstawowy skład w symulowanej karierze. Nie ma prawa dać sobie rady, bo są tutaj za niskie overale i musimy na pewno pozyskać kilku piłkarzy, żeby jakkolwiek walczyć o miejsce, nawet może w górnej połowie tabeli, bo to by było coś naprawdę fantastycznego. I tak, pomyślmy sobie, co można by zrobić, ale jeszcze wcześniej Rozwandowicz wypada na 7 tygodni, to jest bardzo zła, zła wiadomość. Postanowiłem, że będę pozyskiwał wolnych, agent, wolnych zawodników, ponieważ jest to najlepsza inwestycja przy naszym budżecie. Pierwszym był Paulus Arajuri, znany z Lecha Poznań, piłkarz z niezłym overallem jak na nasz zespół. Drugim Wanderson, Bułgar, zobaczymy, oczywiście naturalizowany. I trzecim Birkir Bjarnason. I z tą trójką na spokojnie możemy sobie już radzić. W rozgrywkach ekstra klasy turniej przedsezonowy nie poszedł nam najlepiej. Trzecie miejsce w grupie nawet nie wyszliśmy. Lepsza okazała się być Sparta Roten, Rotterdam i RKC Walwajk. No ale czasem tak bywa, nie da się wszędzie wygrywać. Nasz budżet po tych darmowych transferach jest nadal fajny, więc zainwestujemy w jakiegoś skauta, żeby poszukać młodych, utalentowanych piłkarzy. Denis Reznik to jedyny, który, w stosunku ceny do jakości, nam odpowiada więc zatrudniamy Czecha i rozpocznie scouting. Myślę, że najlepszym pomysłem będzie poszukanie bramkarza w Polsce, bo bramkarza jest najłatwiej wychować, a malarz ma już swoje lata i za długo dobrego overalla nie utrzyma. Tak prezentuje się nasz podstawowy skład przed pierwszym meczem ligowym. Całkiem przyzwoicie, zobaczymy jak nam pójdzie. Gramy na własnym stadionie z Lechią Gdańsk. Czy pójdzie nam tak dobrze jak w prawdziwym życiu? No niestety nie, przegrywamy. I nie jest to dobry początek sezonu, trzeba sobie to jasno powiedzieć. Tutaj widzimy piłkarzy, niektórzy mają bardzo krótkie kontrakty, więc trzeba z kilkoma z nich przedłużyć i za moment wam pokażę, z kim udało się przedłużyć, a kogo postanowiłem, że nie ma sensu i niech lepiej odejdzie z naszego klubu. Radionow, Budzyński, Rozmus i Bogusz. Jeszcze o tego Juraszek raczej pod względem overalla nam się nie przydadzą, więc mogą spokojnie po tym sezonie odejść z klubu, a z całą resztą starałem się przedłużyć kontrakty, bo oni są bardzo przyzwoici. Jędrzej Kozłowski, 54 overalla, duży potencjał. Myślę, że jest to bramkarz na przyszłość i warto go przenieść do pierwszej drużyny. Potrzebujemy jeszcze jednego wzmocnienia na koniec okienka transferowego. I pozyskałem Alana Czerwińskiego za 710 tysięcy euro. I jest to myślę fajna kwota. Ara Yuri Wanderson, są Czerwiński. To są nasze nowe nabytki. No i spoko. No i niestety kontuzje nas nie omijają. Dani Ramirez wypada na dwa tygodnie. Po dziesięciu kolejkach dziewiąte miejsce w ligowej tabeli, 14 punktów. Do ósmego bardzo mała strata tak naprawdę, tylko bilansem bramkowym przegrywamy, więc niewiele nas dzieliby być w tej górnej części tabeli. Nasz podstawowy skład wygląda całkiem przyzwoicie. Kozłowski fajnie się rozwija, Sobociński również i na tych piłkarzy na pewno w przyszłości możemy liczyć. Tutaj niestety kolejna kontuzja, tym razem Arkadiusz malarz wypada na dwa tygodnie. No ale Kozłowski już ma na tyle dobry overall, że spokojnie może bronić, a ŁKS jest szósty po 20 kolejkach. Jesteśmy w górnej części tabeli, coś pięknego. Na samym dnie na Kielce, która ma fatalny wynik punktowy. Jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, no to można sobie zobaczyć, że Sobociński już 68 overala, Kozłowski 62, więc niedługo wskoczy do pierwszego składu. Ale Sobociński będzie miał ponad 70 w tym sezonie. Jeszcze pozyskałem Christiana Brawo. W zimowym okienku transferowym za darmo, żebyśmy mieli takiego super zmiennika, Tomasz Jankowski, ze szkółki juniorów do pierwszej drużyny, chociaż wiadomo, gracza z pola ciężej rozwinąć niż bramkarza. Brawo przeszedł do naszej drużyny odszedł rozmus. No i myślę, że jest to dobra wymiana. W pierwszej rundzie pucharu Polski udało nam się przejść dalej. Wyeliminowaliśmy koronę i trafiamy na pogoń Szczecin. Rywala, który jest w czubie niestety tabeli. Kontuzja na treningu Czerwiński wypada na 2 tygodnie, ale mamy go kim zastąpić. No niestety pogoni okazała się być lepsza. 5 do 3 eliminuje nas w dwóch meczu. No i odpadamy na etapie ćwierć finału Pucharu Polski. W półfinale już nas nie ma. Tutaj widzimy Maciej Wolski wypada na 8 tygodni. Niestety początek kwietnia nie jest najlepszy. Pirulo sprzedałem, ponieważ domagał się gry, ja dla niego nie miałem miejsca i psuł tylko morale w zespole. Po 30 kolejkach, siódme miejsce, z perspektywą awansu może nawet na piątek, kto wie, jeśli byśmy dobrze zagrali tą rundę mistrzowską. Korona na samym dnie, widzimy, udało nam się awansować do czołowej ósemki i to mnie niezmiernie cieszy. Jeśli chodzi o podstawowy skład, no to widzimy Sobociński 70 overalla, Kozłowski już ma 67 i jest w podstawowym składzie. Brawo ustawiłem jako środkowego pomocnika, bo tam sobie daje radę. Klimczak wypada na 12 dni. A w ostatnim meczu z Piastem Gliwice wygraliśmy 2-1, co oznacza, że na koniec sezonu zajęliśmy, no właśnie, które zobaczmy, siódme miejsce. No, powiedzmy sobie szczerze, mogło być trochę lepiej, ale i tak jestem z tego zadowolony, bo nieduża jest strata, tak naprawdę do Piasta Gliwice brakło nam jednego zwycięstwa. Krakowia mistrzem Polski, no ostatnio ci mistrzowie Polski dość niespodziewani są, no ale to jest piękno polskiej piłki. Jeśli zaś chodzi o tą dolną grupę, czy tam grupę spadkową, ostatnie miejsce: Korona, przedostatnia Wisła Płock i trzecie od końca: Zagłębie Lubin. No te drużyny w tym sezonie nie poradziły sobie najlepiej. Jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, no to Sobociński 72 overall, a Kozłowski 71 to są nasze największe dwie gwiazdy. Reszta trzyma całkiem przyzwoity overall. Klimczak też się fajnie rozwinął na lewej obronie. Czerwiński lekko się rozwinął na prawej. Wolski. Minimalny wzrost overalla, ale to nie jest jakiś wielki wzrost niestety, mimo iż go cały rok trenowałem, liczyłem na coś więcej. No i ten skład wygląda naprawdę całkiem przyzwoicie jak na koniec sezonu. Można zobaczyć statystyki indywidualne poszczególnych piłkarzy. U nas najlepszy biarna są 14 bramek, a królem strzelców Gytkier z Lecha Poznań. Najwięcej asyst gol, drugie miejsce Ramirez, brawa dla naszego zawodnika. Jeśli chodzi o czyste kąta to najlepszy Plach, malarz zaledwie 6 czystych kąt w 24 spotkaniach. No więc to nie jest jakiś fenomenalny wynik, ale potem wskoczył Jędrzej Kozłowski, dzięki czemu mieliśmy już pewność na bramce. Patrząc na ale naszego składu i statystyki poszczególnych piłkarzy, można zobaczyć, że najlepszym pod względem występów był Sekulski i Sobociński. O trzecie miejsce Klimczak, bo tam ci mieli egzekwo pierwsze. Bjarnason najwięcej asyst, drugi Sekulski, trzeci Wanderson. Czy Wanderson w sumie nie wiem, jak to czytać. To jest naturalizowany Bułgar, bo oczywiście był Brazylijczykiem, ale wziął bułgarski paszport. Ramirez, Bjarnason. No, i nasz Bułgar na trzecim miejscu, nazwijmy to tak. Ara Jury najczęściej było czyste konto, gdy był na boisku, a potem Klimczak i Czerwiński. Teraz pokażę wam statystyki poszczególnych piłkarzy. Jeśli kogoś ktoś konkretnie interesuje, to w danym momencie może sobie zatrzymać filmik. Siódme miejsce LKS-em Łódź. Myślę, że jest to całkiem przyzwoity wynik. W każdej innej karierze, którą rozgrywałem, LKS zawsze był ostatni z jakimś kompromitującym dorobkiem punktowym. A tutaj udało nam się wywalczyć miejsce w środku ligowej stawki. W górnej połowie tabeli. No, i to jest myślę fajne osiągnięcie. Nie mam zamiaru tutaj, wiecie, jeszcze się bawić przez kilka sezonów, żeby zobaczyć, czy uda mi się na przykład, nie wiem, dotrzeć do fazy grupowej Ligi Mistrzów z LKS-em, ponieważ nie każdym klubem chce osiągać tutaj jakieś wielkie sukcesy. Czasem dla innego, jednego klubu sukcesem może być środek ligowej tabeli i spokojny byt. I myślę, że to jest fajne, że też nie będzie wiadomo, co w jakiej karierze uda mi się osiągnąć. Bo wszystko wygrywać no to po prostu jest nudne. Czasem trzeba zadowolić się takim małym sukcesem, jak miejsce w górnej połowie tabeli. No i tak też można się bawić. Udało mi się doprowadzić LKS do niezłej pozycji w lidze. Wreszcie ta drużyna nie była na samym dnie. I jak widać, kilkoma transferami plus fajnym rozwojem piłkarzy można zespół doprowadzić do całkiem przyzwoitego miejsca. A w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za jego obejrzenie. No i proponujcie, kim byście tam chcieli zobaczyć przebudowy w przyszłości. Jutro też się pojawi odcinek z przebudowy. Już wiem, kim będzie, ale jeszcze Wam nie zdradzam. No i na to zbytnio wpływu nie macie, kto się jutro pojawi, bo ten materiał już nagrałem. No ale na przyszłe odcinki myślę, że możecie mieć spory wpływ, więc proponujcie swoje drużyny. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale.